Siemano, witam Was serdecznie. Ja jestem Garaj i mam małą niespodziankę. To, co widzicie na ekranach swoich monitorów, to jest Ghost Recon Future Soldier ze stajni Ubisoftu, sygnowanym nazwiskiem Toma Clancy'ego. Nie mam dużo czasu, dlatego że dostałem kluczyk z Open Beta do Torchlight 2. Gra zapowiada się bardzo fajnie i ja mam dzisiaj akurat takie dni wolne przez ten weekend, więc chciałbym sobie posiedzieć i pograć troszeczkę. No i bo wiadomo, jutro zaczyna się ciężki tydzień pracy znowu i to, co chciałbym zrobić, to taki short play, nazwijmy to. To nie żadna recenzja, żadne podsumowanie, żaden let's play, taki short play z gry multiplayer z Ghost Recona najnowszego. Chciałbym Wam pokazać, póki mogę, może później troszeczkę więcej materiału na ten temat wrzucę. Powiem tak, grę mam stosunkowo niedługo, to znaczy chwilkę. I dlatego niewiele wiem jeszcze o tym. Zdążyłem włączyć troszeczkę pograć. Nie jest wcale tak łatwo jak na początkującego gracza w tą grę. Jest zupełnie inna niż Battlefield 3. To mogę Wam powiedzieć na pewno. Jakiś Niemiec drze mi się na headsetie do słuchawki. Nie wiem, o co chodzi tym kolesiom. Coś im zostało chyba jeszcze. I o czym to ja mówiłem? Mamy trzy klasy do wyboru: inżyniera, riflemana i scouta. Wiadomo, camper zajmujący się snajperkami. Ma tutaj napisane, że ma jakiś optyczny camo, nie wiem co to znaczy dokładnie. Tu mamy riflemana, wiadomo, zwiększony armor, koleś, który działa na krótki dystans, napierdziela z AK-200 w tym przypadku jako naszą główną broń, możecie zauważyć, i inżynier. Ktoś, kto ma te wszystkie zabaweczki, które prezentowali deweloperzy jakiś czas temu. Naprawdę to jest dosyć ciekawe rozwiązanie tutaj. Jeszcze nie widziałem jeżdżących dronów, bo mam po prostu za niski level widocznie. Te wszystkie zabawki wraz z wyposażeniem, wiadomo, rośnie w miarę zdobywania waszego poziomu. Jak widać, bronie prezentują się w następujący sposób. Mamy broń główną, mamy broń poboczną, secondary weapon, później mamy granaty i mamy jakiś equipment, w zależności wszystko od tego, jaką klasą gramy. Na przykład w przypadku scouta jest to jakiś flashbang, w przypadku riflemana mamy jakiegoś fraga, inżynier ma ten sensor, którego rzuca się, ja Wam to za chwilę pokażę, jak mi się uda i nie będą mnie zbytnio molestować na tej mapie. I to właściwie wszystko, więc może weźmy sobie inżyniera. Ja Wam pokażę, jak wygląda rozgrywka. Wchodzimy na jakiś maintenance na przykład. Tutaj mam nadzieję, że będzie spokój. To, co widzicie po prawym dolnym rogu ekranu, to jest mapka. Zaraz Wam pokażę coś takiego. To jest wybór, to takie małe menu, które znajduje się tutaj. Napisane macie, co aktualnie jest equipnięte, czyli mamy teraz sensor, którego możemy sobie rzucić. Rzucamy sobie sensor i tam gdzieś na mapce pojawia się nasz sensor na żółto i prawdopodobnie przeciwnik, który wejdzie w jego obręb, będzie zauważony. Dalej, kolejna rzecz. Gra głównie opiera się na tym, żeby coverować, czyli zasłaniać się. I zobaczcie, jak tu jest to rozwiązanie. Jest taki trójkącik, który pojawia się nad okręgiem, nad takim kółeczkiem tutaj, i on wyznacza miejsce, w którym możemy się skryć. Na przykład zobaczcie, to jest duża dowolność praktycznie, to nie jest tak jak w Gears of War, gdzie to troszeczkę tak bardziej intuicyjnie działa, a tutaj rozwiązanie jest bardzo podobne, aczkolwiek mamy poniekąd wybór, gdzie możemy się schować. Przytrzymujemy A, zobaczcie, tam dzieje się akcja, pojawił nam się cel, interakcja, 114 metrów do niego, na zielono to są zaznaczeni moi ludzie, na czerwono zaznaczeni są przeciwnicy. I teraz jeszcze, co chciałbym Wam pokazać, a jest coś takiego jak wybór Waszego partnera bądź sensora. Spójrzcie, na przykład wybieram drogę do inżyniera. Ta droga mi jest pokazana w taki oto sposób. Muszę uważać, żeby nie zarobić kulki. Do czego to służy? Może jak się gra na headsetach i nie wiem, i planuje się jakoś taktycznie tutaj tą bitwę,
to na pewno pomaga, żeby się łatwo odnaleźć. Wybieramy sobie na przykład naszego kompana, proszę bardzo. I tutaj możemy w prosty sposób do niego dotrzeć. Tak dokładnie. Co jeszcze chciałbym szybko Wam pokazać? To jest ten nasz sensor. Mamy, ilość ich jest oznaczona tam numerkiem. Proszę bardzo, wyrzuciłem ostatniego. Strzałeczkami możemy sobie włączyć taką wizję. O tutaj. I w tym momencie kładziemy kolejny sensor, który działa na zasadzie dźwięku prawdopodobnie, bo jest, pojawiła się jakaś ikonka tutaj. I dzięki niemu, w momencie kiedy przeciwnik się wejdzie w obręb tego tutaj zasięgu, który pojawił się na kolor czerwony, prawdopodobnie będziemy o tym wiedzieć. Same sterowanie. Sterowanie to jest jedna z rzeczy, która mi się strasznie tutaj nie podoba. Jest ono bardzo niepłynne i w momencie, kiedy ja sobie zwiększę czułość kamery, ustrzelić takiego klienta jest naprawdę niezłym wyczynem. Tak mi się wydaje. Albo po prostu nie mam skilla, nie wiem. Dużo nie grałem, także może to być też swego rodzaju wytłumaczenie dla mnie. Ale mimo wszystko, ja już nie mówię o jakimś aimlocku, który jest na przykład w Maxie, bo byłoby to totalnie bez sensu. Ale sterowanie na przykład w myszce mam nadzieję, że będzie o wiele lepsze na komputerze, bo to strasznie mi się nie podoba. Spójrzcie, obraz jakby troszeczkę przeskakiwał i nie można ucelować dokładnie w miejsce, w które się chce. Nie wiem, chyba że są jeszcze opcje, których nie znam. To od razu mówię z góry sorry, ale to sterowanie mi się nie podoba. Dalej, co jeszcze? Aha, oprócz coverowania to mamy też coś takiego, że jak przytrzymamy sobie przycisk, to oczywiście biegniemy w stronę bądź w kierunku danego schronienia. O, właśnie teraz dostałem kolbą w twarz. Ale to nic, oni nie wiedzą, że ja robię testowy filmik. Spawning. Czy ta gra może pokonać Battlefield 3 w grywalności? Wątpię. Aczkolwiek zagrożenie zawsze istnieje. Po prostu to są dwie różne gry. Ta jest bardzo nastawiona na podejście bardzo strategiczne, na komunikację ze swoimi kompanami. Łatwo tutaj bardzo zginąć. Nawet od jakichś rykoszetów ja zauważyłem. Ale mimo wszystko fajny jakiś taki, fajna taka odskocznia od Battlefielda. Kampanii nie przechodziłem. Włączyłem tylko na chwileczkę. Tak jak mówię, chcę pograć tego Torchlighta 2. I może jak mi się po prostu zachce, to zrobię też jakiegoś gameplaya, może z samej kampanii. Zapowiada się smakowicie, mimo wszystko. Czy jest jeszcze coś, co można by ewentualnie tutaj dodać? Rzućmy sobie sensora. To już mówiłem. Aha, jeszcze jest taki sposób celowania. To już jest w ogóle jakaś mega porażka. Praktycznie nie widzę nic na ekranie, oprócz mojego celownika. O, tam ktoś biega. Spróbujemy ustrzelić gołąbka. Udało mi się go zabić, czy nie? Coś mi się tam udało zabić. Przynajmniej jakiś experience dostaliśmy. Właśnie, zdobywamy punkty doświadczenia, wiadomo, standardowo. I w miarę później tego rozwoju postaci możemy sobie rozwijać. Zobaczcie, ile wpakowałem w niego. A on o tym nie wie, że ja nie mam żadnego flashbanga. O, zostaliśmy pokonani. A, naciskając strzałeczkę w dół możemy jeszcze naszym kompanom dać znać o tym, że potrzebujemy pomocy medycznej. Także to jest taki short play, szybciutki. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trzymajcie się, narka, hej.